Magiczne pytanie, które wszyscy zadają, a nikt nie zna na nie odpowiedzi, mimo że temat jest drążony i wałkowany na wszystkie możliwe strony przez początkujących i przez młodych. No bo najpierw to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ktokolwiek ma ten twój film w ogóle włączyć? No po to, żebyś ty się wybił, to ma go ktoś obejrzeć? To ja to pierdolę, ja nie obejrzę. Jaką wartość dodaną to wszystko za sobą niesie? O czym ty mówisz? Co jest ciekawego w tym, o czym ty mówisz? Dlaczego akurat to ten film, który ty zrobiłeś, akurat dlaczego akurat twój kanał, dlaczego sposób myślenia, który ty sobą prezentujesz, jest najciekawszy i dlaczego w ogóle kogoś powinno to interesować? Nikt, kto zadaje sobie pytanie brzmiące, co zrobić, żeby się wybić na YouTube, to nikt, kto zadaje sobie to pytanie, się na tym YouTube nie wybije. Ta platforma od początku była budowana i robiona przez gości i przez ludzi, którzy robili to tylko i wyłącznie dla zabawy. Robili to dlatego, że czuli potrzebę gadania non-stop do siebie, do kamery, czuli potrzebę podzielenia się swoim hobby, czymś ciekawym, co robią na co dzień ze swoim życiem. I to są ludzie, którzy nie myśleli o tym, w jaki sposób się wybić, jak zarabiać kasę na tej platformie, tylko to byli ludzie, którzy z każdym kolejnym materiałem chcieli pokazać coś fajnego. I nie dotyczy to tylko w cudzysłowie wybijania się na YouTube, to dotyczy w ogóle osiągania sukcesu w jakiejkolwiek innej branży. Nikt, kto czy to na tej platformie, czy gdziekolwiek indziej, kto się nastawia od razu na sukces, że ja nagram jeden film i ja będę w ogóle od razu najlepszy, nikomu się to nie uda, dlatego że to wymaga czasu, a ktoś, kto jest nastawiony na to, że wrzuci jeden film z jakiejś gierki komputerowej albo jeden film, w którym przemontował czyjś inny film, co jest w ogóle strasznym rakiem, liczy na to, że od razu ten film będzie miał milion odsłon, to po prostu szybko się zniechęci, bo to nigdy nie nastąpi. Więc jeżeli myślisz o tym, żeby nagrywać te filmy tylko po to, żeby zarabiać na tym furmankę pieniędzy, albo po to, żeby być rozpoznawalnym, albo po to, żeby, nie wiem, to laski na ulicy na ciebie leciały, to serdecznie zachęcam zmienić hobby. Bo tak się składa, że to w ten sposób nie działa, a patrząc na wpisy w necie, na komentarze początkujących, czy też młodych tych ludzi, adeptów YouTube'a, to mam wrażenie, że taki głównie jest tok rozumowania. Że coś tam se nagram, wszyscy to będą oglądali, dlatego że jestem zajebisty. A kim ty w ogóle jesteś, że powinno mnie interesować, co ty nagrywasz? Czyli wracamy do pytania, które zadałem na początku. Po co w ogóle ktokolwiek ma włączyć twój film? Dlaczego ty włączasz filmy jakichś tam youtuberów? Dlaczego ty oglądasz filmy akurat tego gościa? Jaką wartość dodaną to za sobą niesie? W jaki sposób twoje życie jest zmienione, inne, lepsze albo gorsze po obejrzeniu takiego filmu? To są pytania, które musicie sobie zadać, zanim włączycie nagrywanie. Tutaj od samego początku chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu zrobić coś ciekawego, żeby coś nowego powstało, żeby jakaś nowa jakość gdzieś tam zagościła, żeby każda kolejna rzecz gdzieś tam była odrobinę lepsza od poprzedniej, ale to wszystko zawsze było robione dla fanu. Nawet kiedy zaczynało przynosić jakieś tam wymierne korzyści, czy też rezultaty w postaci dużych wyświetleń, to wszystko i tak zawsze jest tylko i wyłącznie dla fanu. Nikt z tych, którzy osiągnęli jakikolwiek sukces, w ogóle zaczynając pracę w mediach, w ogóle o tym nie myśleli. O, na przykład Maciek. Tak. O czym myślałeś, jak zaczynałeś, szedłeś pierwszy raz do telewizji, chciałeś robić program w telewizji, to co, tak kariera i robienie wielkiego show i rozpoznawalność, to rozumiem, w ogóle były na pierwszym miejscu. Nie, no tak, oczywiście o to mi chodziło. Chciałem być sławny. A tak serio? Bo jeszcze ktoś uwierzy. Chciałem być bogaty. Aha, czyli jednak moja teoria i koncepcja jest zupełnie mylna. Nie jest mylna. Nie można myśleć w ten sposób, bo wtedy raczej się do niczego nie dojdzie. Trzeba realizować swoją pasję, trzeba lubić to, co się robi, trzeba mieć po prostu no, jakieś dążenia zawodowe i wtedy być może temu będzie towarzyszyć jakiś tak zwany, jak to się mówi, fame. Fame, dzisiaj to jest fame, kiedyś to był po prostu sukces zawodowy. Bo wiesz co, ja tak mam taką, takie coś, że na YouTube jak się coś nagrywa, to uważam, że jeżeli masz jakieś hobby, o którym mówisz z pasją, tak, to się przebije dalej, to ludzie będą to oglądać.
oglądali, nie? A jak będziesz nastawiony tak stricte na to, żeby tylko i wyłącznie zrobić sukces i żeby to nie było w ogóle merytorycznie ciekawe, tylko wiesz, namawiać ludzi po to, żeby wchodzili na twój kanał YouTube'owy, tylko po to, żebyś ty odniósł sukces, to w ogóle jest jakieś absurdalne. A są tacy, którzy tak robią? Nie bardzo rozumiem, bo ja widzę na YouTubie bardzo dużo kanałów, w których właśnie są ludzie opowiadający o swoich pasjach i robią to sprawnie, bo to też trzeba umieć opowiedzieć. Trzeba, wiesz, wiedzieć, jak opowiadać o swoich pasjach. Ale to są ci, którzy, już mają dosyć dużo odsłon, nie? A ci, którzy zaczynają, właśnie myślą, że to chodzi o to, żeby nagrywać coś, co ludzie chcą oglądać, a nie to, co ja chcę powiedzieć, i może się zdarzyć, że ktoś to będzie chciał oglądać. A to więc... ta druga droga jest właściwa, tylko i wyłącznie. Właśnie tak mi się wydaje. Masz kanał YouTube'owy swój? Mam, tak. Tam... Możemy zaprosić. Zapraszam was na mój kanał na YouTubie, ja tam robię rozmowy. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, jestem ciekaw ludzi, więc w ten sposób realizuję swoją pasję, tak można powiedzieć. No i są tam rozmowy. Ostatnio nagrałem dwie rozmowy z moimi synami, to chciałem powiedzieć, rozmowy z moimi dwoma synami, którzy tłumaczą mi internet. Więc zerknijcie, bo to jest nowa propozycja na moim kanale. A propos właśnie jeszcze jedna rzecz, bo jak obaj wiemy, z YouTube'a są gigantyczne pieniądze. No właśnie. Widzicie, jak to wygląda? Człowiek sobie idzie po ulicy spokojnie i znalazł Macieja. No, także kontynuując wątek. Tamtemu się udało, to ja będę robił dokładnie to samo. No i pojawia się mnóstwo takich gości, którzy zaczynają udawać kogoś innego i na przykład robić filmy w stylu Caseya Neistata albo w stylu Petera McKinnona. To są tacy goście, których akurat kojarzę, bo ich filmy oglądam. Niektórym się wydaje, że żeby nagrywać filmy jak Casey Neistat, albo żeby nagrywać filmy jak Peter McKinnon, to tak, wystarczy drogi aparat i już będę robił takie filmy. A zapominają o tym, że wszyscy ci ludzie, którzy gdzieś na tym YouTubie dalej poszli, mają, przepraszam, to się nazywa teraz wśród młodych ludzi, wybili się, oni mają ogromne zaplecze za sobą, nie tylko technologiczne, ale też ogromną wiedzę, dlatego że Casey Neistat, który przez chwilę był najlepszym youtuberem na świecie, to jest gość, który montował wcześniej filmy i sprzedał swój program, który robił z bratem, sprzedał to do HBO za bardzo grube pieniądze. To jest koleś, który miał firmę, którą sprzedał bodajże Google'owi czy Instagramowi za 24 miliony dolarów, po czym po prostu uznał, że to on zostanie youtuberem, bo go było na to stać. Więc jeżeli ktoś z was chce powtórzyć to, co robi Casey Neistat w tym stylu, to najpierw musi wiedzieć to. To nie jest tak, że to jest koleś, który chodzi normalnie do pracy, albo chodził normalnie do pracy, wziął kamerę i zaczął nagrywać filmy, które wybiły się jakościowo. Nikt nie pamięta o tym, że to tam w ogóle jest, dlatego że oni tego nie pokazują. Oni nagrywają filmy, opowiadają jakąś historię i nikt nie zwraca uwagi na to, co ci goście robili wcześniej. Tylko każdemu się wydaje, że to jest jakiś ziutek z ulicy, który wziął kamerę i nagle zaczyna nagrywać filmy i po dwóch filmach jest najbardziej znanym człowiekiem na świecie. To po pierwsze. Po drugie, jak chodzi o kopiowanie stylu innych ludzi, to młodzi teraz, ci początkujący youtuberzy mówią, ale bo ja będę robił tak jak Freeze. No i po pierwsze mamy problem taki, że fajnych idoli sobie znajdujecie. Po drugie, to co ten Freeze zrobił, to już było. To już było i każdy, kto zrobi coś takiego po raz drugi i będzie starał się to powtórzyć, to będzie tylko podróbą Freeza i to nie będzie nic ciekawego i nie uda się nikomu, tak jak tutaj część tych właśnie młodych, początkujących youtuberów mówi, nikomu z was nie uda się wybić robiąc to, co robi Freeze, albo na przykład biorąc czyjeś filmy wrzucone na YouTube i przemontowywując i robiąc z tego jakieś w cudzysłowie śmieszne rzeczy. Każdy z tych youtuberów, którzy, jak to się mówi, się wybili na tym YouTubie, to jest gość, który był bardzo dobrze merytorycznie przygotowany do tej roboty i ma za sobą przeszłość związaną z produkcją wideo. A jeżeli nie ma, to ma jakieś hobby, na temat którego coś ma do powiedzenia. To jest tylko połowa sukcesu, bo opowiada o tym ciekawie. To jest clue. Clue każdego filmu, każdego materiału, niezależnie od tego, czy odzywamy się w radiu, czy nagrywamy film, to jest historia. Tam musi być jakaś historia, jakaś wartość dodana. To, o czym mówiłem na początku, w jaki sposób film, który wy robicie, albo film, który ktoś chce zrobić, ma wpłynąć na życie odbiorcy.
co ma zmienić u niego, co ma, w jaki sposób to życie będzie lepsze, co on zmieni, po co ja to w ogóle nagrywam, to jest pytanie zasadnicze. Po co ja się odzywam, to jest to samo, co mi w radiu mówili, po co ja się w ogóle odzywam, dlaczego ja to robię, to jest podstawowe pytanie, a tutaj się pojawia odpowiedź, część tak myśli, że po co ja to robię, że dla pieniędzy z YouTube'a. Magiczna bariera 1000 subskrybentów i 4000, i teraz nie pamiętam, minut albo godzin, i krążą po internecie te łby młode, które piszą, ej, pomóżcie mi wbić 1000 subów, to ja wtedy będę miał dojebany fame i w ogóle, i włączę monetyzację. I potem włączają monetyzację z wielkie kurwa zdziwienie, bo po miesiącu na zmonetyzowanym kanale, który ma 1006 subskrypcji i ma 4003 minuty czy tam godziny obejrzanych filmów, dochody po miesiącu wynoszą ćwierć grosza. Jest kurwa, jak to? A próg wypłaty chyba z YouTube to jest, nie wiem, tam 300 czy 400 zł, już nie pamiętam teraz. Oczywiście, tacy goście jak Casey Neistat, o którym tutaj mówiłem, bo to jest filmowiec, który robi rzeczy na YouTube'a, dlatego ja akurat jego kanał czasami oglądam. To są goście, którzy rzeczywiście z YouTube'a zarabiają, ale dlatego, że oni mają na kanale po 700 filmów. I te 700 filmów cały czas pracuje. I clue tego wszystkiego jest to, że te filmy są ponadczasowe. Czyli czy jak ja dzisiaj włączę film Neistata sprzed 3 lat, to on jest tak samo ciekawy, jak był wtedy, kiedy on go wrzucił, nie? Czyli widzowie, którzy już raz to widzieli, wracają, jest kolejna odsłona. Widzowie, którzy poznają Neistata za 5 lat i dopiero za 5 lat włączą filmy, które on nagrywa dzisiaj, te filmy dalej są ciekawe, bo Neistat opowiada jakąś historię. Klucz, którym on się posługuje, to jest zawiązanie akcji, problem, rozwiązanie problemu. Nawet jeżeli on sam ten problem ma wygenerować. Na przykład, ojej, zgubiłem drona i teraz jak tego drona odzyskać, a na końcu, o, odzyskałem drona. Jednym kluczem jedzie po wszystkich filmach, ale on ma na to patent, ta historia jest ciekawa, ale sam Neistat powiedział, że ma duże problemy z tym, że przez 2 lata nagrywał i on z tego zrezygnował, bo on nie miał życia. Bo jedyne co robił, to wszędzie biegał z kamerą, zaniedbał rodzinę, bo trzeba nagrać film, bo daily vloga robię. Więc to nie jest takie proste, że ja sobie dzisiaj kupię kamerę, będę sobie nagrywał filmy, nie? I będzie wielki sukces komercyjny i będzie fame dojebany. Dlatego, że tak jak mówiłem na początku, jeżeli pierwszym celem, dla którego w ogóle chcecie to robić, jest albo w cudzysłowie wybicie się, albo zarabianie pieniędzy, to nie ma prawa się udać i to się nie uda. Dlatego, że te wszystkie rzeczy przychodzą po bardzo ekstremalnie długim czasie. Po 3 latach, po 4 latach od otwarcia kanału. Przy regularnym wrzucaniu co tydzień filmu. Ktoś tam zrobił badania, że wszystkie kanały, które mają po 100 tysięcy subskrypcji i da się z nich utrzymać, mają wbite po 1000 filmów. Na tych kanałach jest 1000 filmów. I te 1000 filmów nie powstało w jeden dzień, w 2 dni, w 3 dni, tylko w 5-6 lat. I dopiero wtedy zaczyna mieć to sens. No i teraz jak znaleźć w sobie motywację do nagrywania przez tyle lat czegoś, co tak naprawdę ma mało odsłon? No właśnie motywacją jest to, że robimy coś fajnego. Ej, Mustang nas wyprzedza, miałem takiego tylko czarnego. Jeżeli każdy film, który nagrywacie, każdy materiał, niezależnie tam, może to być wejście w radiu, cokolwiek. Jeżeli to, co zrobię dzisiaj, jest lepsze niż to, co zrobiłem w zeszłym tygodniu, to znaczy, że to idzie w dobrą stronę, po prostu. I nie ma innej recepty. Jeżeli masz z tego fan, to będziesz to robił, bo to jest hobby, będziesz to robił i nikt ci za to nie będzie płacił. Może kiedyś to przyniesie jakiś zysk, ale to może kiedyś, a prawdopodobnie to nie nastąpi, bo tak to każdy, kto ma kanał na YouTubie, byłby już dawno milionerem. A ja zapraszam do subskrypcji. Na razie, dzięki za dzisiaj.